Dzień dobry. Przychodzę dzisiaj, by opowiedzieć Wam o kolejnych 5 polskich markach, na które warto zwrócić uwagę. Jeden taki film już pojawił się na moim kanale i został bardzo ciepło przyjęty, dlatego postanowiłam kontynuować tę serię, gdy uda mi się uzbierać kolejnych 5 polskich marek, które są warte polecenia, godne uwagi, to powstanie kolejne i może w ten sposób uda nam się stworzyć taką prawdziwą bazę polskich sprawdzonych marek, które po prostu warto wspierać. Zanim jednak przejdę do polecenia tych kolejnych marek, bo to będą 3 marki odzieżowe, jedna marka produkująca buty i jedna marka produkująca torebki, to chcę wyjaśnić Wam, dlaczego polskie marki są drogie. Właściwie powiedzieć, że ja to rozumiem i ja wiem, że ubrania w polskich małych markach wcale nie są tanie. Ale nie są tanie z kilku powodów. Po pierwsze, te marki produkują mało, więc koszt jednostkowy wytworzenia jakiegoś ubrania jest jednak wysoki. Po drugie, te marki, o których mówię, to są marki, które produkują w Polsce, a koszt produkcji w Polsce jest wysoki. Podatki w Polsce też nie należą do najniższych, dlatego te koszty, które ponosi producent, też nie są niskie. No i każda z marek musi jednak zarabiać, więc producenci mają swoje marże narzucone na te produkty. Ponownie, nie sprzedają tak dużo, więc by marka mogła się utrzymać, cena jednostkowa produktu musi być wyższa. Ja wielokrotnie powtarzałam Wam, że nie ma czegoś takiego jak ekologiczna produkcja ubrań. Produkcja ubrań zawsze będzie nieekologiczna. Ekologiczne jest używanie ubrań, które mamy jak najdłużej i kupowanie ubrań z drugiej ręki. Dlatego jeśli macie tylko taką możliwość, to poszukajcie też tych marek, o których ja mówię, na Vinted, na Elixie, gdziekolwiek, gdzie sprzedawane są używane ubrania i tam może uda Wam się je nabyć. Na pewno będą miały niższe ceny i też będzie to lepsze dla środowiska. Marki, które wybieram, staram się bardzo mocno zweryfikować, czy produkcja ich ubrań, poza tym, że są szyte w Polsce, jest etyczna. Bo szycie w Polsce nie oznacza, że ubranie natychmiast zostało wyprodukowane w taki sposób, że poszanowane są prawa pracowników, czy marka w odpowiedni sposób dba jednak o środowisko, na ile to jest możliwe. Ja wiem, ile wynosi najniższa krajowa, wiem, ile wynoszą średnie zarobki w Polsce i wiem, że często ceny tych produktów są naprawdę wysokie w porównaniu do zarobków Polek i Polaków. Jeśli jednak mogę Was do czegoś przekonać, poza tym, żeby postarać się szukać tych ubrań też używanych, to by naprawdę kilka razy zastanowić się, gdy kupujemy ubrania, które są naprawdę tanie, i zastanowić się, skąd to wynika, skąd ta cena się bierze. A do tego, by się nad tym zastanowić, do tych przemyśleń, te przemyślenia może ułatwić zapoznanie się z kanałem Marzeny Telling Stories, która ostatnio odwiedziła Bangladesz i fabryki ubrań w Bangladeszu, w których w okropnych warunkach pracują dzieci. O Bangladeszu nie ma chyba jeszcze filmu na jej kanale, ale na pewno są zapisane relacje na Instagramie. I pamiętajmy, że wybierając ubrania, których koszt jest tak niski, decydujemy się przyłożyć swoją rękę właśnie do pracy dzieci i do pracy dorosłych ludzi w warunkach, które są niegodne ani człowieka, ani zwierzęcia, ani jakiejkolwiek istoty żyjącej. No dobrze, ale już przechodzę do tych marek i zacznę od marki, która w ostatnich tygodniach skradła po prostu moje serce, chociaż znam ją już od kilku dobrych lat i kilka lat temu kupiłam ich pierwsze ubrania, a mówię tutaj o marce Madel. Madel to marka, która na polskim rynku działa już od 10 lat. W tym roku obchodzi swoje 10 urodziny. Tak jak powiedziałam, ja już znam ją 2-3 lata, coś takiego. Wtedy zamówiłam u nich swoją pierwszą sukienkę, później jeszcze sweter, jeszcze jedną sukienkę i powiedziałam, że niedawno tak skradło moje serce zupełnie, bo postanowiłam odwiedzić stacjonarnie ich butik i to był strzał w dziesiątkę. Oni mają w Warszawie swój butik i gdy tam byłam, to naprawdę przepadłam. Ubrania są przepiękne, wspaniale było ich dotknąć, ale ich butik, ich showroom jest bardzo niewielki, urządzony w takim klasycznym stylu. Każda klientka czuje się tam wyjątkowo, nie ma tam tłumów, tak jak w galeriach handlowych. Jest się rzeczywiście jedną, ja byłam jedyną wtedy, jedyną klientką, ale jedną z niewielu
Coś wspaniałego. Tutaj zamieszczę Wam zdjęcia, które zrobiłam, gdy byłam tam na miejscu. Wybrałam się tam po to, by kupić tę sukienkę. Widziałam tę sukienkę u nich na stronie internetowej i skradła moje serce. Wiedziałam, że jest przepiękna. To nie są moje kolory. Ja takich kolorów nie noszę, ale naszła mnie ogromna ochota. Spodobała mi się. Jest bardzo elegancka, bardzo ładna. Ale gdy tam byłam, to spojrzałam jeszcze na tę sukienkę, którą też postanowiłam sobie sprawić. No, to nie są kolory, w których najczęściej mnie widzicie. W Madel znajdziecie sukienki, marynarki, spódnice, bluzki, buty nawet mają w swojej kolekcji i wszystkie te ubrania są niezwykle starannie wykonane. Szycie jest tutaj doskonałe. Nie korzystają z syntetyków, szyją z materiałów naturalnych i sztucznych, czyli takich, które są przyjazne dla naszej skóry. Jest tam sporo jedwabiu, wełny, wiskozy, bawełny, więc rzeczywiście nie trzeba tam jakoś zaglądać do tych składów, chociaż zawsze zachęcam Was, by czytać składy, ale w Madel możecie czuć się bezpieczne, że tam syntetyków nie będzie i nie będziecie się pociły w tym poliestrze. Ale poza tymi dwiema sukienkami kupiłam coś jeszcze i to coś, na co polowałam naprawdę od czasu chyba, gdy znam tę markę, bo to jest garnitur. Ja uwielbiam garnitury. Ja jestem kobietą, która kocha garnitury, uwielbia nosić garnitury. Uważam, że to jest taki element garderoby, który powinnyśmy polubić bardziej jako kobiety, bo on naprawdę ułatwia życie. Mężczyźni mają prosto, gdy nie wiedzą jak się ubrać, albo gdy jest jakaś ważna okazja, to mogą założyć garnitur albo spodnie garniturowe i do tego koszulę i już wyglądają fantastycznie, a my zastanawiamy się, stoimy przed tą szafą, nie mam się w co ubrać, a gdy mamy w swojej szafie kilka garniturów, to w chwilach, gdy nie wiemy w co się ubrać, wystarczy sięgnąć po garnitur, jego zawsze można rozkompletować albo nosić całość razem i formalność tego stroju zmieniać. Bluzką, którą się do niego wybierze, butami, które się wybierze, też takim sposobem noszenia. Zawsze można sobie podwinąć rękawy, jeśli chce się wyglądać mniej tak formalnie. Ale dlaczego tak długo na niego polowałam? Bo podobno pierwszy raz od dawna ten garnitur pojawił się cały w ofercie. Dotąd w ofercie były albo same spodnie, albo sama marynarka. Nigdy nie udawało się wyprodukować tego całego, a teraz jest, mam i naprawdę noszę go ostatnio z ogromnym zamiłowaniem. Nawet przed nagrywaniem dokładnie go obejrzałam, że on już nie potrzebuje pralni. Myślę, że jeszcze nie szczególnie. Może tutaj spróbuję sobie sama przetrzeć jakąś ściereczką, bo coś tutaj mam na marynarce. No ale to też jest wełna, to jest wełniany garnitur, więc wełna nie potrzebuje, żeby zbyt często ją prać, jeśli nie ma plam. Wełna nie chłonie zapachów, więc wełniane ubranie wystarczy wywietrzyć i jest znów jak nowe. Cudownie wykonany, wspaniale się nosi. Czuję się w nim naprawdę doskonale, więc jeśli szukacie garnituru, to możecie zerknąć na ten klasyczny właśnie model w Madel. Bez problemu go znajdziecie, bo Madel to nie ma zbyt dużego asortymentu. To są krótkie kolekcje, szybko zmieniające się. Na tym też polega często ekologia właśnie polskich marek i takich małych marek, że one nie produkują dużo. One produkują tyle, ile się sprzeda i ubrania, nie tak jak często w sieciówkach, że są po prostu utylizowane na koniec roku, bo nie opłaca się ich zostawiać. W markach jest produkowana niewielka kolekcja, krótka, sprzeda się i dopiero wtedy wchodzą nowe ubrania. Madel to jednak zdecydowanie nie jest najtańsza marka. Sukienki zaczynają się na pewno powyżej 500 zł i kończą ponad 1000 zł potrafią kosztować, ale moim zdaniem są naprawdę warte swojej ceny, bo i projekty są unikalne i ta jakość wykonania. Ubrania, które ja mam z Madel i mam je już te 2-3 lata, nie pamiętam dokładnie ile, może sprawdzę w zakupach i Wam tutaj napiszę w potwierdzeniach zamówień. Nic, po prostu nic się z nimi nie dzieje, nawet z delikatnym jedwabiem, więc widać, że jest to wyjątkowa jakość, jeśli tylko możemy sobie na to pozwolić. A jeśli nie możemy, to warto polować na używane ubrania tej marki. I już, może coś się uda znaleźć w lepszej cenie, czasami komuś zależy, żeby szybko wyprzedać swoją szafę i wtedy te ceny są faktycznie atrakcyjne. Drugą polską marką, a dokładniej projektantką, o której zdecydowanie jest zbyt cicho na rynku, ja się dowiedziałam o niej dzięki Instagramowi, dzięki Pani od Jakości, jest Aleksandra Markowska, która projektuje ubrania i sprzedaje je w swoim własnym butiku by Aleksandra Markowska i ja tutaj prezentuję Wam przepiękny garnitur. On na żywo jest pomarańczowy,
ale nie wiem, jak zobaczę to przy montażu, ale on w kamerze często wygląda na czerwony i gdy jestem w nim, gdy go później widzę na ekranie, to często wygląda na czerwony, a rzeczywiście jest pomarańczowy. To też jest fantastyczna jakość wykonania, jest przepięknie uszyte. Kolekcje Aleksandry Markowskiej nie są takie krótkie, ale ubrania nie są szyte tak jakby na zapas. Nie ma tam kolekcji, która jest długo dostępna, tylko raczej z tego co wiem, bo zaprosiłam Aleksandrę Markowską na live, które prowadziłam na swoim Instagramie. Jeśli nie jesteście ze mną na Instagramie, to gorąco Was zapraszam, dołączcie tam, tam się dużo dzieje ciekawych rzeczy i związanych z ubiorem i przede wszystkim, bo to jest przede wszystkim profil o elegancji, o etykiecie, ale wracając do głównej myśli, nie są produkowane tak, że później są niszczone, tylko rzeczywiście według zapotrzebowania klientek. Ja mam w tym kolorze i spójrzcie, jaką ona ma, marynarka ma fantastyczną podszewkę. Też Aleksandra Markowska o to dba, o te podszewki, o takie właśnie detale. Gdy kupujemy ubrania, warto na przykład spojrzeć, jakie one mają dziurki na guziki. Czy to jest właśnie taki guziczek od klucza, taka dziurka od klucza, czy raczej jest to po prostu takie rozcięcie, które dużo szybciej się zniszczy. Ciekawym elementem, na przykład w garniturach, i to wiele kobiet będzie sobie ceniło, to jest to, że spodnie, które są eleganckimi garniturowymi spodniami, mają z tyłu gumkę. Spójrzcie na to, jaka to jest fenomenalna rzecz. W związku z tym nam, kobietom, w ciągu miesiąca na przykład zmienia się obwód brzucha i też na przykład po jedzeniu też nie mamy najczęściej takiego brzucha, jak mamy rano przez resztę dnia. Więc tutaj przy tych spodniach nie trzeba się obawiać, że będziemy się czuły niekomfortowo, że coś tutaj będzie nas uwierało, tylko ta gumka się dopasuje. To jest fantastyczne i ta gumka jest z tyłu, a nie na całej tutaj szerokości, więc też gdy mamy marynarkę, absolutnie nie widać, że tu jest ten sportowy akcent, powiedzmy. W kolekcji Aleksandry Markowskiej poza garniturami znajdziecie też sukienki, bluzki, spódnice, płaszcze, w tym płaszcze z alpaki, które są takim charakterystycznym elementem jej działalności. Charakterystycznym elementem jej działalności jest też szycie na miarę, więc jeśli czujecie, że ubrania, które są dostępne w sklepach, nie są idealne dla Was, nie pasują tak idealnie, to u Aleksandry Markowskiej możecie uszyć sobie coś na miarę. I też to szycie miarowe będzie na przykład dużo, dużo tańsze niż w marce, o której mówiłam Wam w poprzednim filmie, czyli w Herlayer. Tutaj te ceny będą bardziej przystępne. Aleksandra oczywiście szyje w Polsce. Rozmawiałam z nią na temat tej produkcji i ta produkcja jest z poszanowaniem dla praw pracowniczych, dla osób, które pracują przy produkcji tych ubrań, więc tutaj możemy czuć się bezpieczne, jeśli chodzi o te kwestie. Trzecia marka, o której chcę Wam dzisiaj powiedzieć, to marka, którą mam właściwie po części na sobie, bo jest to marka Bombshi, a mam na sobie sukienkę marki Bombshi, a tutaj... A tutaj mam marynarkę, która stanowi z tą sukienką komplet. To jest taki trochę, można by powiedzieć, w stylu Chanel. Projekt bardzo nietypowy, ale bardzo ładny. Moim zdaniem potrafi to wyglądać naprawdę ładnie. Choć no to już są ubrania, które... Ten komplet, nie w ogóle ubrania marki, bo te są bardzo różne, o czym za moment powiem, to już trzeba lubić tego typu ubrania. Założę na chwilę tę marynarkę, ale tylko na chwilę, bo dzisiaj jest bardzo gorąco. I to nam daje wtedy taki efekt. Można się zapiąć. Zamówiłam ten komplet, gdy był jeszcze w przedsprzedaży. Albo dopiero pojawił się. Wiem, że na niego czekałam, zapisywałam się na listę osób zainteresowanych. Bardzo, bardzo mi się spodobał i nie żałuję tego zakupu. Ale też bluzki, rzecz jasna, garnitury mają w swojej ofercie i na przykład to jest jedyna marka i jedyne leginsy, poza takimi na siłowni, które posiadam, takie do chodzenia po domu, gdy mam taki dzień, że jedyne co mam ochotę to właśnie jakiś t-shirt albo bluza i leginsy i chcę położyć się na kanapie i o niczym innym nie myśleć, są właśnie marki Bombshi, takie kremowe kupiłam, nie wiem czy jeszcze są dostępne na stronie, sprawdzę i dam tutaj znać. Ceny w Bombshi, chociaż nie są najniższe, to moim zdaniem są najniższe z tych marek, o których w dzisiejszym filmie mówię, bo można tam kupić ubrania już w cenie 300, 400 czy 500 zł, więc myślę, że warto zerknąć i jeszcze pojawiają się wyprzedaże i wtedy te ceny są jeszcze niższe. Elementem, którego tutaj teraz nie mam, bo jest ubrudzona, jest bluzka, ale bardzo chcę Wam o niej powiedzieć, bo to jest taki top na ramionczkach, wykonany chyba z wiskozy
I co jest w nim niezwykłego? To, że on ma podwójną warstwę, ma drugą warstwę, ma podszewkę, dzięki czemu nie prześwituje ani biustonosz, ani jeśli nie nosicie biustonosza, to nie ma problemu na przykład z widocznymi sutkami. A ten top jest biały i pod białymi topami bardzo często ten problem się pojawia, więc jeśli wróci do sprzedaży, bo go nie było jeszcze chwilę temu, to naprawdę warto zwrócić na niego uwagę, bo to jest ten element, który teraz latem jest. To jest zdecydowanie jedno z najczęściej noszonych przeze mnie obecnie ubrań, ten top, dlatego ciągle jest brudny. Bombshe to marka, która działa od 2016 roku, jest to marka z Wrocławia i we Wrocławiu w swojej własnej szwalni szyją ubrania. Tkaniny, których używają, to najczęściej tkaniny posiadające certyfikaty takie jak GOTS czy Oekotex, więc też jakość tych tkanin, kwestie chemiczne z nimi związane są sprawdzone i mają do tego odpowiednie certyfikaty. Ja Bombshe bardzo lubię i to jest też marka, którą bardzo często Wy polecałyście w komentarzach też pod tamtym filmem, więc myślę, że fanek jest więcej. A teraz już przejdę do marki, która produkuje buty. I to jest marka, która ma ceny butów naprawdę przystępne i porównywalne z takimi sieciówkowymi, na przykład z Ryłko, a jakość jest dużo wyższa i są na przykład ceny niższe niż w Kazarze, a jakość od Kazara jest wyższa. A mówię tutaj o marce Anis Collective. Chyba taka jest cała nazwa, normalnie mówię Anis i tak będę dzisiaj mówiła. O Anis, o samym Anis jako marce nie wiem za dużo, bo ja na ich stronie w ogóle nie znalazłam zakładki o nas. Być może ona tam jest, ale ja się jej nie dopatrzyłam. Ale mam buty Anis od jakichś 3 lat i to były moje pierwsze buty, które zamówiłam. I jak widać, mimo że ja je noszę, co widać po znoszonych podeszwach, ale może nie będę Wam pokazywała tej bardziej znoszonej części, mają się świetnie. To są zamszowe, zielone buty z zielonego zamszu. Nic się z nimi nie dzieje, mimo intensywnego użytkowania. Świetnie się noszą i drugimi butami, ja zamawiałam sobie wtedy jeszcze czułenka na takie same, tylko na obcesie. Mam je gdzieś w kartonie obecnie, nie mogę ich znaleźć, ale też mają się całkiem nieźle, nie tak idealnie jak te, ale całkiem nieźle. Też dosyć długo mam jeszcze z Anis takie czułenka w kolorze cielistym i są to jedne z moich części używanych butów na wysokim obcesie, no bo są takie bardzo neutralne, obces też nie jest zbyt wysoki, więc są dosyć wygodne i też jak widać wyglądają przyzwoicie, co jakieś czas zanoszę je do szewca, żeby pomógł mi z obcesami, wymienił fleki, ale poza tym mają się dobrze. A dowodem na to, że jestem bardzo zadowolona, jest to, że zamówiłam właśnie kolejną parę z Anis i są to płaskie baleriny, już Wam pokazuję. I mówię tutaj o takich butach, takich złotych balerinach, też płaskich, z takim trójkątnym, troszkę bardziej noskiem. Trochę się to mam, jak to zobaczyłam, bo one są naprawdę nowe i tutaj je zarysowałam i zastanawiam się, czy szewc mi to naprawi, no bo to nie jest taka zwykła skóra, tylko jest jakaś taka metaliczna i wiem, że może być z tym problem. No cóż, jakoś przeżyję, na pewno nie będę wrzucała butów z powodu takiego zarysowania, ale jeśli Wy znacie sposób, by jakoś się tego pozbyć, to dajcie mi znać. Ładne, pokazuję, że mam i Anis, polecam. Ceny w Anis właśnie nie są wysokie, bo te buty kosztują około 300 zł, więc jak na buty skórzane, dobrej jakości, to moim zdaniem nie jest wygórowana cena. I ostatnia marka, którą chcę Wam polecić, to marka, która wyprodukowała tę przepiękną małą torebkę, czyli polska marka Lobos. Ten konkretny model ja dostałam ostatnio od marki w prezencie, i zakochałam się w nim, bo ona jest naprawdę malutka. Ja Wam pokażę do mojego telefonu, jaka to jest proporcja. Dla jasności, jaki jest rozmiar mojego telefonu, to jest iPhone 14 Pro Max, więc to jest wielki telefon. No i ta torebka to jest właśnie, żeby się zmieścił ten telefon i jakieś tam pomadka, konturówka, chusteczki, portfel i to wszystko, ale ja właśnie taką chciałam. Bo gdy marka napisała, czy przyjmę właśnie taki prezent, to zapytała, o który mi chodzi, a ja już od bardzo dawna czaiłam się właśnie na tę małą wersję. Marka Lobos działa w Polsce od 2018 roku i taką cechą, która jest dla niej charakterystyczna, jest to, że z jednej torebki można zrobić dwie torebki dzięki temu, że te klapy są wypinane. Dodam, jest inna, tutaj była ta część, ale są też bardziej fantazyjne te klapy, na przykład taka muszelka, więc można sobie faktycznie zmieniać charakter tej torebki. Ten model występuje w dwóch rozmiarach i ma jeszcze takie dwa paski. Jeden to jest długi pasek, jeśli lubimy nosić, przepraszam na to stukanie, jeśli lubimy nosić na ramieniu, a drugi to jest taki już bardziej modowy,
łańcuch, w ten sposób to wtedy wygląda, no to może nie jest akurat mój styl. I w sumie ten pasek też raczej nie będzie przeze mnie używany, bo ja staram się nie nosić torebki na ramieniu, a już szczególnie takiej małej uważam, że cały urok jest właśnie w tym, no ale jeśli ktoś lubi, to dlaczego nie? Dlatego kupując jedną torebkę, mamy dwie torebki. Torebka jest skórzana i produkowana jest w Polsce, ale z włoskich skór, które są pozyskiwane w transparentny sposób. Tak informuje marka na swojej stronie internetowej. Jeśli szukacie torebki, to myślę, że warto się tym zainteresować, bo no jest perfekcyjnie wykonana i ceny tych torebek to jest 1500-2000 zł, w zależności od rozmiaru torebki. Chyba coś też poniżej 1500, ale pewności w tym momencie nie mam, warto sprawdzić. Więc to są ceny podobne na przykład do marek premium takich jak Furla. Tam ceny też tak wyglądają, ale jakość wykonania to jest niebo i ziemia. Ja mam torebki z Furli, bardzo je lubię, jestem z nich zadowolona, ale w porównaniu do jakości wykonania marki Lobos, to są nieporównywalne. Te Lobos są znacznie, znacznie lepsze, więc jeśli stoicie przed decyzją to lub to, to zdecydowanie stawiałabym na polską markę. I to już wszystkie 5 marek, o których chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć. Mam nadzieję, że wśród nich znalazłyście dla siebie inspirację i ja będę bardzo wdzięczna, jeśli Wy zainspirujecie także mnie, pisząc, jakie są Wasze ulubione polskie marki. Może znajdę tam coś nowego i będę miała okazję sprawdzić, gdy będę czegoś potrzebowała, by też przygotowywać kolejne filmy z tej właśnie kategorii. Jeśli ten film Wam się podobał, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Zbliżam się do 50 tysięcy. Z okazji tych 50 tysięcy na pewno zrobię coś ciekawego, więc jeśli zasubskrybujecie, bo jeszcze mnie nie subskrybujecie, to też pomożecie mi osiągnąć ten właśnie cel. Za dzisiaj Wam już bardzo serdecznie dziękuję i do zobaczenia już niebawem.